Siema, z tej strony Spox 2 z kanału VFTV. Dzisiaj rozpoczynamy kolejną naprawę konsoli Xbox One S. Tym razem sprzęt, który się włącza, nie daje obrazu, ale nie ma uszkodzonego transmitera, tylko ma uszkodzony dysk. Ale po kolei. Konsola jest podłączona, włączamy. Lampka się zapaliła. I w przypadku tej konsoli ogólnie słychać, że ten dysk strzela. Dajmy mu trochę czasu. I może usłyszycie. Posłuchajcie. Także ogólnie słychać tutaj coś dziwnego, a wiadomo, że jest to dysk twardy. Ale żeby nie było, podłączymy pada i zobaczymy, czy się pad paruje. W tym wypadku pad się nie paruje. Konsola, która ma sprawny dysk, jak wspominałem na poprzednim wideo, powinna sparować pada i powinna się z niego wyłączyć. Natomiast ten tutaj nie chce się sparować. Wyłączamy ją i zabieramy się za to, co trzeba. Ok, i co trzeba zrobić, żeby wymienić dysk? Trzeba tą konsolę przede wszystkim rozebrać, bo niestety od Xboxa One Microsoft wymyślił, żeby te dyski były montowane do środka konsoli. Czyli przy wymianie dysku tracimy gwarancję. No ale wiadomo, ten sprzęt już jest 4 lata po gwarancji. Więc nic nam nie szkodzi, żeby go naprawić. Konsola rozebrana, wyciągamy z niej dysk, czyli to. Ogólnie tutaj jest tak zrobione, że nie da się stawić dysku, zainstalować oprogramowania z pendrive'a i nagle pstryk zacznie to działać. Nie. Microsoft wymyślił swój system plików na dysku i dopóki nie stworzymy odpowiednio dysku, to taka wymiana i tak się nie uda. Dzisiaj ogólnie pokażę Wam krok po kroku, jak to wszystko zrobić. Dobra, ten dysk jest uszkodzony. I teraz tak, co trzeba zrobić? Nowy dysk należy przygotować specjalnym programem, trzeba go przeformatować i skopiować na niego odpowiednie pliki. Także zaczynamy. Dysk wpinamy do stacji SATA. Czy to będzie adapter po USB, czy coś większego, lepszego, nieistotne. Ważne, żeby to ten dysk wykryło. Dysk mamy podpięty. I teraz przechodzimy na Windows. Potrzebny nam jest oczywiście Windows, który działa. I pierwsze co robimy, to palamy CMD, wiersz poleceń i wpisujemy tutaj disk part, enter. Kolejna komenda list, spacja disk, enter. Wykryło nam różne dyski. Nasz dysk to jest ten ostatni, czyli disk czwarty. Wyświetla się, że on ma 931 giga, bo tyle w zasadzie ma dysk 1 tera. I teraz tak, musimy go przeformatować, dla pewności oczywiście. Select disk 4, enter. I wpisujemy magiczną komendę clean. Program w tym momencie przeformatował ten dysk, wyzerował go i dzięki temu możemy przeskoczyć do drugiego kroku. To możemy zamknąć. Odpalamy sobie program w trybie administratora. Podlinkuję go oczywiście. I tutaj tak. Klikamy Enter. I on nas zapyta, co my chcemy zrobić. Wybieramy opcję A. Enter. I tak samo zadaje nam pytanie, który dysk formatujemy. W tym wypadku oczywiście czwórkę. I zadaje pytanie kolejne. Czy chcesz sformatować cały dysk? Klikamy Y. OK. Teraz wybieramy wielkość dysku i kolejno literka B. Bo my mamy dysk 1 tera. Enter. Teraz trzeba będzie ogólnie poczekać te 15-30 sekund. Program zaczyna mielić dysk twardy, tworzyć na nim odpowiedni system plików, partycje. Jak już to zrobi, stworzy nam się 6 partycji w moim komputerze w środowisku Windows. Także czekamy cierpliwie. Otwierają się kolejne karty. Możemy je pozamykać, żeby nie było. To są te właśnie dyski, które pomontowały się. On tworzy kilka tych partycji. OK, to nas okno interesuje. Press any key to continue. Klikamy Enter i za chwilę ten skrypt się wyłączy. I teraz tak, wchodzimy w mój komputer. Widzicie to? Mamy teraz od dysku U, V, W, X, Y. Zamontowały się nowe partycje. Nas interesuje najbardziej oczywiście ta partycja, System Update. Do niej musimy skopiować odpowiednio przygotowane pliki. Bez tego będzie problem. Zawsze jest problem. Jeszcze raz, mnie interesuje to i w tym katalogu trzymam moje pliki. Te pliki
kopiujemy i wklejamy do System Update. W zależności od prędkości naszej kieszeni to kopiowanie jest szybsze, wolniejsze. W tym wypadku kopiuje się w granicy 4 GB. Oczywiście Windows teraz obciął nam wyświetlanie i nie widzimy tej prędkości, ale z doświadczenia wiem, że to jest jakieś tam granicy 100 mega na sekundę. To jest max, który pociągnie dysk talerzowy 5400 obrotów. Pliki się skopiowały i w tym momencie tak naprawdę możemy już wypiąć dysk, ale jest jeszcze jedno małe ale. Trzeba się upewnić, czy w katalogu A i B jest plik bot.anim.dat. Ten plik to jest animacja, która towarzyszy przy włączeniu Xboxa. To zielone menu, na którym pływa ten napis Xbox, taka fala płynie sobie. Jak tego nam zabraknie, to tej animacji nie będziemy mieli. Ten plik oddzielnie się dogrywa. Ja mam już odpowiednio to przygotowane wcześniej, ale wy tego nie będziecie mieli. To też podlinkuję, także będziecie mogli sobie to ściągnąć i oczywiście skopiować. U mnie to jest tutaj, bot.anim. Ten plik zajmuje 32 mega, a dla Xboxa One X 64, bo to jest dwa razy wyższa rozdzielczość. Co tu dużo mówić. Dysk mamy przygotowany, możemy go wypiąć, wkręcić w sanki. I kolejny krok to będzie stworzenie ogólnie pendrive'a. Z pendrive'em też jest trochę zabawy, nie jest to takie hop-siup. To wszystko jest pod górkę, ale uwierzcie mi, im zależy na tym, żeby Szary Kowalski tego nie robił i żeby takie rzeczy, nie wiem, wysyłać do Microsoftu i żeby ci powiedzieli, że za naprawę jest 800 zł. Dysk wkręcony w sanki, możemy go zamontować. Teraz kolejna część, przygotowanie pendrive'a. Trzeba skupić się na tym, jaki jest jego system plików, a ma nim być NTFS. Klikamy prawym, właściwości i tu nam wyskakuje system plików NTFS. Jeżeli inny jest system plików, klikamy prawym, formatuj i w tym oknie możemy sobie wybrać NTFS, rozpocznij, nie zrobi się po temacie. Żeby przejść dalej, trzeba pobrać oprogramowanie. Wpisujemy Xbox One S, Update Offline i przeniesie nas do strony Microsoftu. Mamy tutaj pierwszy link, niech się ta strona załaduje. Przewijamy trochę w dół. Pobierz pliki aktualizacji systemu Offline, OSU 1, to nas interesuje. I tutaj mamy do pobrania ten plik. Czasami jest tak, że klikamy lewy myszy, on się pobiera, ale w Chromie coś jest nie tak. Klikamy prawym, zapisz link jako i on nam to pobierze. Ja już oczywiście to pobrałem, nie będę was męczył tym, ale pokażę, jak to wygląda. Klikamy zapisz. Oczywiście tutaj, co najlepsze, ze strony Microsoftu Chrome też nie chce pobrać, bo uważa to za jakieś niebezpieczeństwo. Ale dobra, klikamy zachowaj i on zaczyna nam to pobierać. W zależności od prędkości internetu to się pobierze w 5 minut, w 8, 50, różnie. Jak już pobierze się ten plik, to mamy gotowy osu1.zip. Przechodzimy do folderu, ja go akurat tutaj wrzuciłem i musimy go wypakować. Najlepiej wypakuj do osu1, on sobie go rozpakuje szybko. Albo nie takie szybko. Mój komputer nie jest z drewna. A też potrzebuje trochę czasu, żeby rozpakować 4-gigowy plik. Więc jak macie słabszy sprzęt, to idźcie na kawę. Wchodzimy do katalogu OSU 1. Klikamy prawym. Kopiuj. Przechodzimy naszego pendrive'a. A gdzie jest nasz pendrive? Tu jest nasz pendrive. I tutaj właśnie klikamy prawym i wklej. Ja oczywiście wiadomo, mam ten pendrive już przygotowany, więc nie muszę tego robić drugi raz. Kopiowanie na pendrive trwa kolejne 30 minut, w zależności od prędkości pendrive'a, czy to jest USB 2.0, 3.0 i tak dalej, i tak dalej. Załóżmy, że już jest to skopiowane. No i teraz co? Pendrive'a musimy wypiąć. Wysuń. Pendrive jest. Konsolę musimy podpiąć. Dzisiaj użyję mojego urządzenia do przechwytywania obrazu po HDMI, więc ten obraz z konsoli będzie lepsiejszy. Jak zwało, tak zwało. Dobra. Wpinamy pendrive'a, podpinamy pada i odpalamy konsolę. Słuchajcie, konsola się włączyła, wchodzimy w rozwiąż problem i nie włączamy aktualizacji systemu offline, tylko najpierw zresetuj tę konsolę Xbox i usuń wszystko. Tą czynność jest dobrze powtórzyć tak naprawdę 2-3 razy. Nie wiem dlaczego, ale dzięki temu cała ta procedura instalacji nowego dysku pójdzie tak. Jak tego nie zrobimy, to się zawiesi przy 20%, przy 30% i wiecznie tak jest. Także to jest dobry temat, który zawsze działa.
Teraz informacja, przygotowanie konsoli, która jakby nie patrzeć trochę trwa, ale zaraz będzie dobrze. Konsola się w tym momencie resetuje. Ogólnie cała ta procedura, to wszystko tyle czasu trwa, klikania, przeklikiwanie tego wszystkiego. O, i już wyskoczył błąd. Dobra, jest błąd, spoko. I znowu, resetujemy ją, dla wszelkiej pewności, żeby nie było. My nieraz robiliśmy tak, że tylko raz klikaliśmy na usuń to wszystko, ale potem po aktualizacji oprogramowania z pendrive'a i tak się wysypywało. Więc mówię, dwa razy klikamy usuń wszystko i potem aktualizacja z tego pendrive'a. Jest to w zasadzie nielogiczne, ale to działa. A jak coś jest głupie i działa, to nie jest głupie. Ok, coś poszło nie tak. Rozwiąż problem i w tym momencie aktualizacja systemu offline. Klikamy A i zaraz zobaczymy, czy pójdzie, czy nie. O, jak fajnie. W ogóle ta informacja pobieranie. Co on niby pobiera? Nie ma internetu, więc on kopiuje z pendrive'a do dysku twardego, więc informacja, że on pobiera coś, jest niewłaściwa. Proces ogólnie wgrywania tego oprogramowania z pendrive'a trwa średnio od 5 do 15 minut, więc w tym czasie można, mówię, pójść sobie wypić herbatę, kawę, cokolwiek innego zrobić, bo ślęczenie nad tym ma sens? Nie. A swoją drogą, ale w tej konsoli jęczy wentylator. Niektóre Xboxy One S miały taką wadę fabryczną w postaci jęczącego wentylatora. Tu jest to samo. Nie wiem, czy wy to słyszycie, czy nie, ale jak zatrzymam ten wentylator, będzie cisza. Słuchajcie. Nie ma nic. Jest elegancko. A taki jazgot, nie wiem, jak zwał, tak zwał. Jęczy coś. I to jest wina wentylatora. Teraz krok 2 z 3, sprawdzanie. To może będzie szybsze trochę, oby. Głodny jestem, nic nie jadłem, a tu konsolę trzeba zrobić. Takie czasy. Przy tym idzie zasnąć. Czuję się w tym momencie ogólnie jak taki gościu, który ma 80 lat, pracuje w tym samym miejscu, pół życia i zmęczony tym wszystkim, bo non stop robi to samo. Słowo daję, jakbym miał non stop wymieniać takie dyski, instalować to oprogramowanie, bym pojechał do Niemiec na ogórki. Byłoby bardziej zróżnicowane niż to tutaj. Jest reset, dobra. Znowu się zresetowała. Jest, mamy krok 3 z 3. Stosowanie aktualizacji. Kolejne 5-10 minut. Ogólnie nie lubię Microsoftu za te właśnie takie dziwne, mało logiczne posunięcia. W Xboxie 360 kupowało się dysk, wpinało, pach, działało. Nawet nie trzeba nic instalować. A już od tej konsoli tak popierdzielili to. Ale to tak jak wspominałem wcześniej, to jest wszystko robione po to, żeby Szary Kowalski nie był w stanie tego zrobić. No bo skąd ktoś ma wiedzieć, że trzeba użyć takiego czy innego dysku, czy programu, który przygotuje dysk, jakie pliki skopiować, skąd je wziąć? To wszystko jest dosyć skomplikowane. My na początku, ja pamiętam jak te Xboxy wyszły, to przez 2 lata udało nam się może 2 razy wymienić dysk twardy w takiej konsoli, bo ogólnie nie chciało to iść. Pod Linuxem trzeba było specjalnie formatować ten dysk, montować partycje. Koniec końców wiecznie były kwiatki, a dopiero odkąd wymyślili ten skrypt w Windowsie, to wszystko idzie o tak. A wcześniej dramat. 88% zastosowania, ogólnie 73%. O, jak fajnie, przeskoczyła ta plansza. Bierzemy pada w rękę. Ok, lecimy do przodu. Wybieram język polski. Wybierz połączenie. Oczywiście musimy dać mu internet. Bez tego ta konsola nie pójdzie dalej. Wszystko w porządku. Continue. Gdzie mieszkasz? No w Polsce mieszkam. Co pijesz? Żołądkową piję. I teraz na domiar złego jeszcze pewnie pobierze aktualizację. No jasne, 30 mega musi pobrać. Ale idzie. Petarda. Ale urwał! Ale to było dobre! Weryfikacja zakończona. I co? Będzie reset czy nie? Zgasła. Ale to jeszcze nie koniec, kurde. Przecież tu trzeba się zalogować do istniejącego konta Microsoft. Bez zalogowania ta konsola nie wpuści nas do głównego menu. I mnie ogólnie krew zalewa, że za każdym razem, jeżeli wymieniamy dysk, musimy wpisywać się do naszego konta firmowego, za pomocą którego włączymy tego Xboxa. Dobra, zrobił reset. Znowu startuje. Ile jeszcze? Naprawdę to wszystko trwa zdecydowanie za długo. Teraz nie mamy ogólnie obrazu.
kurwa, dobra, nie będę tego nagrywał. To się wytnie. Okej, okay, logujemy się. Cały ten interfejs schodzi naprawdę za wolno. Kręci, kręci, nie można nakręcić. Mail, VF. Nasze hasło. I dalej. To już chyba ostatni loading. Teraz oczywiście musimy jeszcze przeklikać te wszystkie zapytania, o to, tamto. Jezu, jakby tego nie można było jakoś pominąć, kliknąć pomiń to, zrób to później. Nie, nie dziękuję, no nie, nie, dalej. Następny, kurde. Co ja w ogóle mam za nazwę jakąś? Mute Quotient 540. Skąd oni biorą te nazwy? Zastosuj ustawienia. A i ważna rzecz, nie używajcie w Xboxie logowania instant. To ten tryb wykańcza dyski twarde. Te dyski mają przepracowane na przykład 3000 godzin, a uruchomień to mają po 20 tysięcy i to przez to one się sypią. Więc to lepiej wyłączyć i uwierzcie mi, lepiej na tym wyjdziecie. Kod nie mam. Jezu, za co? Xbox Game Pass. Nie, dziękuję. To jest więcej pytań jak, nie wiem, w formularzu rozwodowym. Przekieruj mnie na stronę główną. Zaczynamy! Szok. Jest. Interfejs się pojawił. Mamy to. Sprawdzimy jeszcze jedną rzecz. Czy wczyta się FIFA? Czyli wkładamy do napędu. Napęd wciągnął płytę. Połknął. Rozkręca. I zaraz się powinien tu gdzieś pojawić. Informacja, że FIFA rozpocznie się instalować. Dobra. Jak widzicie, da się to wszystko zrobić. Nie jest to proste, jest sporo kroków do wykonania, przeklikania i tak dalej, ale koniec końców da radę wymienić ten dysk twardy i w tym wypadku konsola będzie miała nowy dysk 1 TB, na usługę jest gwarancja 12 miesięcy i czego chcieć więcej. Dla mnie bomba. Także kolejny materiał do przodu. Jak się podobał, łapa w górę, jak nie, łapa w dół. Piszcie w komentarzach, co było fajne, co złe. Tam macie na dole ten dzwonek do klikania, do subskrybowania. To by było na tyle. Dzięki za uwagę i był z wami Spox2. Yo!